Siemano, w nowym vlogu i w nowym dniu na Majorce. Piękny mamy ten widok. Słuchajcie, od tarasu chciałam powiedzieć, przyzwyczajona jestem do domu, z balkonu. Mieszkamy na 6 piętrze. Słuchajcie, w hotelu Cala Marshall w Porto Colom, Olga, w miejscowości Porto Colom. Wczoraj byliśmy cały dzień, wypożyczyliśmy sobie samochód i cały dzień jeździliśmy, zwiedzaliśmy wyspę. Byliśmy w stolicy i słuchajcie, zrobiliśmy ponad 250 km samochodem, czyli sporo zwiedziliśmy, w różnych miejscach byliśmy, dużo rzeczy widzieliśmy. I co? I dzisiaj zaczynamy nowy dzień już po śniadanku. Leżymy, żeby nam się pęcełki w brzuszkach zawiązały. I dzisiaj mamy chill, czyli plażing. Nie, córcia? Tak, także idziemy dzisiaj plażować cały dzień. Jutro znowu jakieś plany, ale na dzień dzisiejszy to plażujemy. Nie biorę was ze sobą, bo na plaży nie ma nic ciekawego, oprócz plaży. Także do później. Jednak słuchajcie, was wzięłam, bo Kaniu się uparł, że będzie wam skały nagrywał. To was musiałam wziąć, bo tylko ja mam torbę plażową, a on musiał się wrócić po swój ręcznik. Także coś tam wam dzisiaj nagra. Kaniu, gdzie idziesz? Coconuts. Coconuts będzie o 12. Pan powiedział? No. Idź mi kup mojito bez alko i na koladę. Tak, dla ciebie? I co jeszcze? Nie wiem, co dla siebie. A, ciebie to gardło boli, tak? Gardło boli. No to idź. Daj mi. Idź, bo miałeś nagrywać, teraz ty, ja mam chill. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, mamy tu miejsce dzisiaj. Na wprost wody. Wczoraj mieliśmy tam i oglądaliśmy tam, a dzisiaj mamy tu i oglądamy tu. Idę po piciu. Ja to takie efekty robię teraz. Dobrze nagrywasz, to brzuchem. Idę, słuchajcie, z wami. O, tam idę, idziemy. Czekaj, ta. O, tam. Dzisiaj pójdę tam, a jutro pójdę tam. Zobaczymy, jaki tam widoczek jest ładny. Może telefon wezmę, to zdjęcia zrobię. Nie, wystarczy kamera. Dobra. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, oczywiście buty trzeba mieć odpowiednie, bo wczoraj się wybrałem w klapkach. O, na te skałki tutaj, co widzicie. Takie tu są te skałeczki. Wczoraj się wybrałem w klapkach, a dzisiaj już obuwie. Obuwie sportowe. Także chodźcie, zobaczymy, czy da się tędy przejść, bo tamtą stroną wczoraj próbowałem, no to tam się do połowy sobie doszedłem i tam jeszcze dałoby się przejść na maksa. Zobaczymy z tej strony tutaj, czy się da. Tutaj mamy tą plażę. Ale tu się chyba, słuchajcie, da, bo wydeptane jest, tak? Pięknie tu jest. Naprawdę, słuchajcie, jak wczoraj byliśmy tam na tej innej plaży, no to tutaj, gdzie my mamy hotel, to nieporównywalnie piękniej jest. Jak to zobaczcie, ładnie woda zrobiła takie kształty, kurczę. Pięknie to jest. To było pewnie pod wodą kiedyś. Wcześniej. No bo ja sobie nie wyobrażam tego inaczej. Także idziemy dalej. Tędy trzeba przejść takim przesmyczkiem. Czy lepiej tędy? Lepiej tędy, Łukaszek. Żebyś tego guza nie nabił. Oczywiście nie oddaje to tej stromości kamera. Pionowo trzeba tu wejść troszeczkę. Dobra, wlezlim. O. Pionik. Aż się nogi trzęsą jak galaretka. Tam latarnia jakaś. O, latarenka.
Tam zobaczcie, jak wyrzeźbione. Dobrze ja widzę? Tak. No tutaj wyrzeźbione w skałach, jakby schody ktoś specjalnie zrobił. I słuchajcie, są i nasi. Kamperkiem ktoś przyjechał, takim w terenie, terenowym, na niemieckich blachach. Także podróżują i kamperami. No promem trzeba tutaj przelecieć sobie i jesteś na Majorce. Tutaj są takie maluszkie plaże, zobaczcie. Tam zaraz będziemy na dole, żeby przejść tam. Raczej słuchajcie, tam nie przejdziemy, trzeba będzie iść naokoło, ponieważ tu nie ma jak zejść. Chyba że tam spróbujemy, zobaczymy. Bo tutaj na pewno nie ma jak zejść. Dobra, nie chcę mi się iść naokoło, złażę tu. Przeleźlim. Pięknie. Słuchajcie, pięknie, woda kryszta. Idziemy po tych schodach, co wyrzeźbiła natura, a wyglądają, jakby zrobił to człowiek. Wiecie co, tak sobie tu idę i teraz sobie tak pomyślałem, że tutaj jest połączenie moich dwóch pasji, wyjeżdżania i chodzenia po górach. Niby tu nie jest chodzenie po górach, że w górę w sensie, ale idzie się tak, już poczułem to w organizmie swoim, takie fajne zmęczenie, jak łazi się po górach, tak? Bo tu napotykasz na różne przeszkody, kamienie, głazy, musisz uważać pod nogi, jest zarąbiście. Także luks te spacerki tutaj po tych kamieniach. I tam, słuchajcie, tam jest to Porto Colom całe miasteczko. Tutaj ten hotel Cala, co widać, Cala Marsal, to jest takie jakby na obrzeżu tego miasteczka Porto Colom. A całe to Porto Colom to jest to, co tutaj widać. I tam jest zatoka z dokami na łódki. Także jest tu piękne, te plaże są naprawdę, jakby ktoś się wybierał na Majorkę. To zjeździliśmy tą Majorkę, słuchajcie, wczoraj 250 km zrobiliśmy, a ona tam nie ma jakoś wzdłuż i wszerz, to po 50 do 70 km więcej nie ma. Także trochę pojeździliśmy po tych plażach, no to tutaj jest najpiękniej. Także jeżeli ktoś by chciał, wybierał się na Majorkę, to tutaj Porto Colom, okolice, jest naprawdę bajeczka. No co wam to przypomina? Mi to przypomina ta droga troszeczkę, jak na Kasprowy się wchodzi, takie duże głazy, duże schody, nie? No. Także jest fajnie. Pozytywne zmęczenie, fajne zmęczenie. Ja lubię takie zmęczenie, zarąbiście. No zobaczcie, jak tu pięknie, kurczę. Naprawdę. Tyle odeszliśmy od plaży. I tu mamy to Porto Colom całe. I tu otwarte morze już.
Tu jakoś musi być głęboko dosyć, ponieważ zobaczcie, jaka łajba tu podpłynęła nam. No to chyba tu będzie głęboko. Dobra, słuchajcie, doszedłem do końca i już wracam teraz. No jest tu przepięknie, można chodzić, patrzeć, oglądać, zobaczyć. Jest bajeczka. Porto Colom. Idę poleżeć teraz i coś zimnego do picia. Nie wiem, czy mnie słyszeliście, idziemy zjeść kokosa. Tutaj chodzi taki gościo z kokosem i no, pijesz mleczko, zaraz zobaczycie, jak to się odbywa wszystko. Ale gogono! Może arbuza weźmy jeszcze? Co on tu ma? Drago, do którego się czeka. Mango mam, ananasa, arbuza. Taka mango, jest avión. Mango cubano, que viene de... No, nie, jak to chodzi szybko. No. Może mango weźmy. Mango albo mango jest dobre. No to wezmę kokosa i mango, co? €5. One kokos and one mango. Ale gogono! Arrigo mango! Ja drinkę próbuję? Pij pierwszą. Anana kogowaj na pomelu, anana kogowaj na pomelu, anana kogowaj na pomelu! Dobra. Na zdrowie. Ale gogono! Ale gogono! Arrigo mango! No widzisz, jak on robi? Nie widziałem tego wczoraj. A co się nie czekają z trochę? Arrigo mango! Zauważyłeś, że krzyczy to, co kroi akurat? Tak? No. A no tak. Anana gogowaj na pomelu, anana gogowaj na pomelu, anana gogowaj na pomelu! Arrigo mango! Thank you. Gracias. Gracias. Musisz nagrywać te moje gołe cycki? Ja cię prawie nic nie kasuję.